Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz Ekstraklasy. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Niewiele dobrego możemy powiedzieć o formacji defensywnej ekipy gospodarzy. Wiele złego natomiast, owszem, ich obrona, dziurawa jak sito, jest najgorsza w lidze. Wiele można powiedzieć o gospodarzach, ale niekoniecznie dobrego. Mają obronę dziurawą jak szwajcarski ser. Tracą najwięcej bramek w lidze, więc nie spodziewałbym się bezbramkowego rezultatu. A przed nami jedenastka gospodarzy. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydłami. I mamy jedenastkę Rakowa Częstochowa. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Ma czas i miejsce na centrę. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Mamy teraz powtórkę. Tak, bardzo ładne trafienie głową. Odrobina szczęścia? Być może, ale co się liczy, to umiejętność wykorzystania sytuacji, a przede wszystkim liczy się gol. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Mocne, czyste wejście. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Niedokładnie piłkarze Rakowa. Strata. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Czy wykorzysta tę okazję? Dogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. Wywierana teraz presja. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. I po akcji strata. Dobrze go tam wypuścił. Dobre przyjęcie, może teraz. Brawo, świetna interwencja. Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Ale nic z tego, górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Jednak tracą teraz tę piłkę.
Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Dostaje piłkę. Co teraz nią zrobi? Dobre przerwanie akcji rywala. Teraz może być groźnie. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Daleka piłka z rogu. Czujnie teraz wyłapuje dośrodkowanie z rogu. Kłopot z rozegraniem. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. Szybkie teraz wznowienie gry. Piłka zmierza teraz prosto w pole karne. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Zawodnik Krakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Mamy gwizdek, oznajmiający koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie na prowadzeniu gospodarzy. Na razie świetny występ. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Interwencja skuteczna, przejęcie piłki. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Zrobił sobie miejsce. Będzie chyba centrował. Zablokowany ten strzał. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Twarde wejście, ale skuteczne. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. I próba strzału. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej.
Widać, że śledzi sytuację na boisku. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Zagranie na klepę, krótko. Zoran Arsenić poradził sobie z przeciwnikiem. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? No, chyba trafi. Ależ robi Sonada, jak on to zrobił? A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Dane wejście w przeciwnika. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest dla nich korzystny? Jak widać, różnymi metodami można osiągać dobre rezultaty, a spalony! A mogło być tu groźnie. Zmiana w zespole Rakowa. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Gwilia. Próba odbioru i przerwany atak. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Gol, proszę Państwa! To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same się składają do oklasków, a głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. Dwa do zera. Gramy dalej. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Tak się powinno stopować ataki rywala. Wolna flanka. Jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Dali mu miejsce. Może stąd dośrodkować. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Centra w pole karne. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Valerian Gwilia. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył. Gwilia. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję.
Znakomite prostopadłe podanie. Poszedł do zagrania, jest niebezpiecznie. Kolejna bramka! Z dużą łatwością powiększają teraz przewagę do 3 goli. Wydaje się, że emocje na dzisiaj nam się skończyły. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spudłować. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z 3 punktów.